Ile zadań rozwiązałeś? Ani jednego, a ty? Ja też ani jednego i znowu pani powie, że ściągaliśmy od siebie? Pani Basiu! Pani Basiu! Pani pies goni jakiegoś człowieka na rowerze! To niemożliwe. Mój pies nie umie jeździć na rowerze. Panie doktorze, czy jest pan pewien, że ta operacja nie wpłynie szkodliwie na mój głos? Ależ proszę pana, będziemy panu przecież operowali jamę brzuszną, nie gardło. Ja wiem, ale ja jestem brzuchomówcą. Kasiu, dlaczego ostatnio spóźniasz się ciągle na pierwszą lekcję? Dlatego, proszę pani, że niedawno ustawiono tu znak drogowy, uwaga, szkoła, a to, jak wiadomo, wymaga ograniczenia szybkości. Czy pójdziesz dzisiaj ze mną do kina? Dziś nie mogę, muszę pomóc tacie w odrabianiu moich lekcji. Doktorze, cierpię bardzo na bezsenność. Musi pan po prostu chodzić spać razem z kurami. Już usiłowałem, panie doktorze, ale za nic nie mogę utrzymać równowagi na grzędzie. Co byś zrobił, gdyby twój młodszy brat, bawiący się na podwórku, połknął klucz od mieszkania? Próbowałbym wejść oknem. Proszę o spokój! Kto się nie będzie cicho zachowywał, wyrzucę z sądu na ulicę! Hurra! Hurra! Krzyczy oskarżony.